Dziękuję. Panie ministrze, w tej ustawie wątpliwości budzą zapisy zmiany 7 dotyczące artykułu 22a w punkcie D. Otóż dotyczy to przedsiębiorców i maszynistów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które będą prowadzić czy prowadzą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Otóż w punkcie 4 jest zapis: szkolenie i egzaminowanie maszynistów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ogólnych kompetencji językowych, zasad ruchu kolejowego, sygnalizacji na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej. Z punktu widzenia tychże wytycznych jest to zapis, który właściwie nic nie mówi. I zachodzi pytanie, czy maszynista z innego państwa wjeżdżający na teren Rzeczypospolitej, jakim językiem będzie się posługiwał? Z jakich przepisów to wynika, jeśli chodzi o przepisy Unii Europejskiej? Z drugiej strony, jeżeli to będzie dany język niepolski, jak my jesteśmy w stanie do tego okresu połowy 2018 roku doprowadzić do tego, żeby wszyscy dyżurni ruchu, pracownicy współpracujący i tak dalej mogli się posługiwać właśnie danymi językami. Chodzi o to, żeby było dokładniej dookreślone i prośba o wyjaśnienie, to jest bardzo ważne, żeby z tej trybuny to wyjaśnienie miało miejsce, jak my będziemy w te przepisy wchodzili i jak sobie z tym problemem poradzimy przy otwarciu rynku polskiego na pełny rynek europejski. Dziękuję.